Od roku w Teatrze Śląskim w Katowicach i nie tylko, a dziś na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej spektakl Wujek 81 Czarna Ballada, czyli opowieść o tragicznych wydarzeniach sprzed 36 lat, ale opowiedziane w nietypowej, niekonwencjonalnej formie musicalu. Z nami w studiu w Warszawie jest Hadrian Filip Tabęcki. Dzień dobry. Autor czy współautor muzyki do tego przedstawienia, współautor bowiem także autorem muzyki jest pochodzący ze Śląska raper Miusz, czyli Miłosz Borycki. Czy pan się od razu zapalił do tego pomysłu, kiedy ponad chyba rok temu, półtora roku, kiedy taka propozycja ze strony Roberta Talarczyka przyszła, żeby stworzyć musical o pacyfikacji kopalni Wujek? No, to nie jest nasza pierwsza współpraca z Robertem Talarczykiem. Zrobiliśmy już coś też, myślę, że równie trudnego, to znaczy zaadaptowaliśmy piosenki Jacka Kaczmarskiego w przedstawieniu Krzyk. Według Kaczmarskiego to było grane parę lat temu w Teatrze Chorzowskim. No już wtedy mieliśmy pierwsze takie dotknięcie trudnego tematu, trudnej materii. Teraz Robert postanowił opowiedzieć swoją historię, bo to jest jego historia, jak był dzieckiem, jak obserwował tą pacyfikację i to był też cały jego pomysł. Polegał na tym, żeby to pokazać oczami dziecka, to znaczy... Ja już mogę powitać Roberta Talarczyka, który jest naszym telefonicznym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No właśnie, nieco wchodząc tutaj w słowo Hadrianowi Tabęckiemu, to jest pana osobista opowieść. Bardzo osobista, ponieważ 16 grudnia 81 roku miałem 13 lat, niespełna 14 i z dachu wieżowca nieopodal kopalni obserwowałem to, co tam się wydarzało, a na samej kopalni był i mój ojciec, moi wujkowie, dziadkowie mieszkali nieopodal. No i 36-35, bo to w zeszłym roku była premiera, lat temu postanowiliśmy między innymi siedzącym 350 km stąd Hadrianem Filipem Tabęckim zrealizować spektakl, który by o tych wydarzeniach opowiadał z perspektywy młodych ludzi, 13-letnich wtedy. Tak to się zbiegło, że ta 35. wtedy rocznica była dobrą sposobnością, żeby o tej historii tak opowiedzieć? Czy trzeba było aż tak wiele, by czas upłynął? No, ja się przymierzałem do opowiedzenia tej historii od wielu, wielu lat. Z Maciejem Pieprzycą, wybitnym reżyserem, z którym się znamy i przyjaźnimy, pochodzącym z Katowic, od 10 lat co najmniej rozmawialiśmy o tym i przymierzaliśmy się do napisania scenariusza opowiadającego o tych wydarzeniach, no ale ciągle się z różnych powodów nie składało. No i myślę, że w końcu ta rocznica, tym razem 35, ale to muszę podziękować Robertowi Ciupieszowowi Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, który mówi, no trzeba coś zrobić i namówił mnie do zrealizowania wspólnego projektu, którym był właśnie ten spektakl. Od początku myśleli panowie o nim jako o musicalu? No ja myślałem o takiej formie muzycznej, bardziej quasi-operowej, ale później po długich rozmowach z Hadrianem Filipem Tabęckim i Miłoszem, raperem, którego zaprosiliśmy później nieco do współpracy, no pomyśleliśmy, że taka forma, powiedzmy musicalowa, bo nie wiem, czy to stricte jest musical ta wersja, ale no jakaś taka forma muzyczna byłaby adekwatna do tej opowieści o dzieciakach 13-letnich, które obserwują stan wojenny z dachu wieżowca. Zdecydowanie potrzebowaliśmy przede wszystkim złamania takiego sztampowego podejścia do rocznic, to znaczy, żeby to nie było nadęte, napuszone, żeby to nie była żadna akademia ku czci, bo tego nawet sami, że tak powiem, górnicy by nie znieśli. Myślę, że tutaj obecność Miłosza, który jest takim językiem dzisiejszej młodzieży, jest na wagę złota, a z kolei cała warstwa muzyczna jest taką próbą do pisania takiej baśniowości do tej już legendy. No 35 lat to już można mówić o legendzie.
Na ile to jest opowieść o tych tragicznych wydarzeniach, a na ile, do jakiego stopnia opowieścią o realiach życia w tamtym czasie, dorastania w tamtym czasie? Ja myślę, że to jest opowieść przede wszystkim o pewnej społeczności, która żyje zorganizowana wokół kopalni, o ludziach, którzy na tej kopalni pracują, czyli ojcach, o matkach, które mieszkają, tak jak ci ojcowie i dzieci ich mieszkają obok kopalni. Kopalnia jest ich, powiedzmy, przepraszam za górnolotne powiedzenie, ale matką, ojcem, czasem kochanką. I ci ludzie żyją obok tej kopalni, korzystając z ich dóbr, a w pewnym momencie nadchodzi kataklizm, wielka tragedia, która ich w sposób nieoczekiwany zmienia. I ta opowieść, którą my pokazujemy na scenie, którą będzie można zobaczyć dzisiaj w Teatrze Telewizji, jest właśnie opowieścią o tej społeczności i finałem jest tragedia, która się wydarza, której tak naprawdę nikt się nie spodziewa. I to jest opowieść o społeczności, która ulega destrukcji, bo to, co się wydarzyło po 16 grudnia, tak bardzo zmieniło tę społeczność, że ona nigdy już nie była tym, czym była wcześniej. Czyli jakąś grupą szczęśliwych, mniej lub bardziej ludzi, dla których matka była, dla których matką była kopalnia wujek w tym wypadku. Natomiast ta tragedia i wejście z butami z OMO na teren kopalni po prostu zniszczyło też relacje często pomiędzy nimi i sprawiło, że ci ludzie byli już zupełnie innymi ludźmi niż przed 16 grudnia 81. Po jakie środki pan sięgnął, komponując muzykę do tego spektaklu, do tego musicalu? No, przede wszystkim potrzebowaliśmy pięknych, opisujących postaci, motywów. Mamy postacie takie jak Barburka, jak no, tutaj bardzo fantastyczna rola. Też dokładnie. I jeżeli chodzi o śmierć, też jest personifikowana tutaj. To są główne takie tutaj strony tego konfliktu. Anna Kadulska. I oprócz tego, że one dwie jakby się ścierają muzycznie, to też mamy tą przeciwwagę rapu Miłosza. W związku z tym im bardziej rap jest rwany i agresywny, tym bardziej ta muzyka, którą ja miałem wykonać, musiała być liryzująca i no, musicalowa, dajmy na to. Miejmy nadzieję, że w tego dobrym słowa znaczeniu, ale założenia to założenia, a to, że potem po prostu dostałem tekst, który uruchamiał pewne sfery wrażliwości, to jest druga sprawa i za każdym razem się staraliśmy tutaj z Robertem dawać upust naszej wrażliwości, a temat bardzo sprzyjał, żeby to traktować bardzo życzliwie, bardzo wnikliwie i myślę, że ta muzyka jest też taka właśnie wrażliwa i wnikająca w temat. I myślę, że trzeba też powiedzieć, przepraszam Andrzej, że ci przerywam, że mamy płytę wydaną z tego spektaklu. Teraz wszyscy, którzy oglądają naszą rozmowę na stronie dwojkapolskieradio.pl mogą zobaczyć to 16 utworów poświęconych, utworów, które znalazły się w tym spektaklu. Jak on został odebrany przez mieszkańców Katowic, przez świadków? To nawet nie został, to jest cały czas odbierany, bo mija rok, dokładnie od premiery, parę dni temu minęło, a spektakl jest cały czas grany i mam wrażenie, że popularność nie słabnie. Ja mam to szczęście, że uczestniczę w każdym przedstawieniu na żywo, grając, wykonując razem z przyjaciółmi tą muzykę, więc obserwujemy i trzymamy kciuki na bieżąco. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli też ten spektakl, oprócz tego, że dzisiaj będzie go można zobaczyć w Teatrze Telewizji, ale wiadomo, to jest adaptacja, że będziemy mogli też zaprezentować publiczności w Polsce. Panie Robercie, coś pan doda do tego sposobu? Ja bardzo się cieszę, że miałem tę przyjemność i zaszczyt pracować z tak wspaniałymi twórcami, jak siedzący w Warszawie w radio
polskim Adrianem Filipem Tobęckim, z którym już współpracowałem wcześniej. Między innymi zrobiliśmy taki głośny spektakl Krzyk według Jacka Kaczmarskiego. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, od wspomnienia tamtej realizacji. Tak, bo to warto tak wspominać. Mamy płytę też z tego przedstawienia, można ją jeszcze czasem gdzieś w dobrych sklepach muzycznych, no głównie przez internet, bo dziś tak żyjemy, że przez internet wszystko załatwiamy. Można ją kupić i posłuchać. Cieszę się z tego, że Miłosz, który kompletnie jest z innej estetyki niż my, wziął udział w tym wydarzeniu. No i przede wszystkim cieszę się, że to jest tak ogromne przedsięwzięcie z udziałem wspaniałych aktorów Teatru Śląskiego, również Opery Śląskiej, która z nami współpracuje. No ale najważniejsze jest to, że dziś widzowie w całym kraju będą mogli wersję telewizyjną tego spektaklu zobaczyć. Ale zapraszam również do teatru, bo spektakl telewizyjny jest krótszy, o 50 minut. Nie ma kilku piosenek wspaniałych napisanych przez Adriana. Więc ci wszyscy, którzy zobaczą spektakl telewizji, a będzie im się podobał, to zapraszamy 15 i 16 lutego do Teatru Śląskiego, żeby zobaczyć w pełnej wersji na scenie Teatru Śląskiego. A ta wersja adaptowana na potrzeby telewizji dziś o 20:25 w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Wujek 81, Czarna Ballada. Adrian Filip Tabęcki i Robert Talarczyk byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkiego bardzo. Dobrego, a pożegnamy się muzyką z tego spektaklu.